konferencji pomeczowej poszło komentarz dzisiejszego spotkania trenera gości. No, gratulacja dla gospodarzy, spokojnie, przyjemnie mieć takie świątecznie. Tylko mogę pogratulować i mogę życzyć wesołych, spokojnych, radosnych świąt. I mój kolega, trener, wie, że każdy rok ma życia jak najlepiej, jak najdrogi medal, jeśli chodzi o medal. I w ten rok to samo ma życia. Szkoda, że nie mamy skład, który może wyjść do playoffów, bo wtedy Bydgoszcz zawsze robił z nami w playoffach dobry sparing i wszedł zawsze po te sparingi do finału. Tylko to jest ich strata, nie moja. Tyle. Dziękuję. Katarzyna Czeczek, bardzo proszę. No, gratuluję zespołowi Bydgoszczy, no w pełni zasłużone zwycięstwo. Tam do połowy jeszcze się trzymałyśmy, próbowaliśmy walczyć, a chyba sił zabrakło, bo gramy w okrojonym składzie i to od razu widać zmęczenie w drugiej połowie. No, w pełni zasłużone zwycięstwo, no, nie mam co więcej powiedzieć na ten temat. Dziękuję bardzo. A Tomasz Kraj. Ja dziękuję panu trenerze za miłe słowa. Cieszę się. Cóż, jeżeli chodzi o sam mecz, to jest... Ja nie jestem zadowolony oczywiście z tego meczu, dlatego że nie podeszliśmy z odpowiednią koncentracją, zwłaszcza w pierwszej połowie, potem żeśmy trochę pogadali w szatni, ta druga połowa wyglądała zupełnie inaczej, lepiej, dla mnie istotne jest to, żeby mój zespół grał zawsze agresywny basket, niezależnie od tego, czy jest mniej zmęczony, czy jest bardziej zmęczony. Mamy wystarczająco długą ławkę w tej chwili, żeby rotować składem i utrzymywać tempo gry przez cały czas. Nie będę się odnosił do asyst, zbiórek i tak dalej, ale jedno musimy w sobie, szczególnie w takich meczach, wykształcać, to taki instynkt killera. Musimy być zespołem, jeżeli chcemy osiągać rezultaty nie tylko wynikające z naszego składu, ale no bo cóż, być zadowolonym z meczu z przeciwnikiem, który ma problemy kadrowe i tak dalej, i tak dalej. To nie jest zbyt duża satysfakcja. My patrzymy dalej. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa, ale najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy coś osiągnęli w pucharze. To, że wyszliśmy z grupy, że wygraliśmy jedną rundę, w tej nie wygraliśmy jeszcze, przepraszam bardzo, wycofuję się, pycha krocy przed upadkiem, ale myślę, że uda nam się przejść tą pierwszą rundę. To nie jest cel sam w sobie, żeby przejść jedną rundę. Wejście do czwórki byłoby jakimś tam sukcesem. Gra w finale byłaby sukcesem i do tego mamy dążyć. Czy się uda, czy się nie uda, nie ma żadnego znaczenia, ale to powinien być nasz główny cel. I do tego musimy zmierzać, ale do tego, żeby z tym problemem się zmierzyć, my musimy kształtować swój charakter w takich meczach jak dzisiejszy. Wtedy będziemy mogli być pewni, że jak usiądziemy na ławce, to zrobimy wszystko, żeby taki cel zrealizować. To wszystko na ten temat. Dziękuję. Proszę teraz o komentarz. Myślę, że trener wszystko powiedział. Ja myślę, że no, ten mecz na początku nie ułożył się tak, jak powinien. W drugiej połowie dopiero tak naprawdę zaczęliśmy grać to, co powinniśmy grać. Ja się cieszę, że wszystkie mogłyśmy dzisiaj pograć i te dziewczyny, które nie do tej pory grały, też zagrały dzisiaj więcej. Przez to, że to był ostatni nasz mecz ligowy, ja chciałabym złożyć wszystkim wesołych, spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Przepraszam, Bela mnie trochę zawstydziła, bo ja również dołączam się do zespołu, nie zdążyłem. Tak, rola kapitana, dziękuję panu. Również dołączam się do życzeń, bo wiem, że nie, być może nie wszyscy kibice przyjdą na mecz pucharowy. Jest dodatkowy wydatek, więc również zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich panów. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie.